No hejka, sklejka. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo nietypowy i nie sądziłem, że kiedykolwiek będę to robił, bo chodzi tu o recenzję filmu. Dokładnie filmu dokumentalnego z Netflixa, który się pojawił niedawno, o nazwie Dylemat Społeczny. Zobaczyłem ten film w czwartek, to był. Nie wiem, co to był za dzień tygodnia, nieważne. Ale zobaczyłem go dosłownie wczoraj, jak to nagrywam. Jak wy to oglądacie, to no to parę dni temu. To chciałbym powiedzieć, co myślę, jakie mam przemyślenia na temat tego filmu, bo bardzo byłem taki, no sam nie wiem. Tak w skrócie, bez spoilerów, o ile film można dokumentalno powiedzieć bez spoilerów i tam są spoilery, to film jest to jakby wywiad z byłymi pracownikami jednych z największych firm, jeżeli chodzi o social media, czyli Facebook, Instagram, Pinterest, Google, YouTube, Twitter, TikTok, cokolwiek. To jest to właśnie, to są wywiady ze wszystkimi tymi osobami, gdzie jakby głównym narratorem, główną postacią jest facet, który nie jestem pewien tutaj, czy założył, ale na pewno jest w organizacji, która jakby walczy z social mediami, jeżeli chodzi o powiedzmy taką prywatność i nałogowość. Dla kogo jest ten film? Przede wszystkim na pewno nie jest dla rodziców i na pewno nie jest dla osób, które nie siedzą w social mediach. Według mnie ten film, jeżeli ktoś by obejrzał, kto nigdy nie miał konta na Facebooku, na Instagramie, takiego aktywnego, że się udzielał, no to ten film na pewno nie jest dobrym wyborem. Ten film jest dla osób, które siedzą w tym, bo no, po prostu jak go zobaczycie, będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale chodzi o to, że ten film jest bardzo jednostronny. On pokazuje same minusy, jakie mają social media, tylko właśnie one nie są przesadzone. Jeżeli ktoś widział już ten film i uważa, że to są kłamstwa, co tam jest, na przykład na temat algorytmów, no to nie. To jest właśnie film, który idealnie pokazuje, jak to działa. I właśnie tak to działa, dlatego jeżeli ktoś nie wie, jak działają algorytmy, to warto się zapoznać i warto się zapoznać z tym właśnie, że dlaczego na przykład wyświetlają wam się pewne rzeczy w internecie, dlaczego wyświetla wam się, nie wiem, reklama czegoś, o czym rozmawialiście z kimś, albo pisaliście, albo nie wiem, dlaczego wam proponują profile, które są podobne, dlaczego pokazuje wam się zdjęcie jakiejś osoby z waszego grona, cokolwiek. To tam wszystko jest to idealnie wyjaśnione i tak rzeczywiście jest, tak to po prostu działa i ten film według mnie przede wszystkim idealnie pokazuje taką, powiedzmy, skrajność, taką, co najgorszego się może wydarzyć. I według mnie to, co tam jest właśnie powiedziane, że to może być nawet zagrożenie dla demokracji na świecie, to według mnie w takim najgorszym scenariuszu, patrząc z perspektywy, powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat w przód, według mnie to jest możliwe. W pewnym sensie to nie jest utopia, to jest według mnie możliwe, co tam jest i jest przerażające jednocześnie. Tylko właśnie ten film skupia się przede wszystkim na złych rzeczach. Pokazuje, nie wiem, odsetek i ile się zwiększyła ilość samobójstw czy okaleczeń u nastolatków. I właśnie skupia się na tych złych rzeczach, że nie wiem, ludzie przestają się spotykać, nie chodzą na randki, przestają ze sobą rozmawiać nawet, tylko wolą siedzieć w telefonie i nie potrafią się od niego uwolnić, że są uzależnieni od tego telefonu, uzależnieni od social mediów, od tego napływu dopaminy ciągłego. I ja się z tym wszystkim w 100% zgadzam, bo też uważam, że tu są problemy z tym, że tak jak powiedziałem, ten film jest jednostronny. Przez co też bardzo jest zły pod tym względem, co tam jest powiedziane. Powiem tak w skrócie. W filmie jest pokazane to, że przez to, że oglądamy jakieś, powiedzmy, skrajne filmy, w sensie ze skrajnymi poglądami, czy no, cokolwiek, to przez to wyświetla nam się tego jeszcze więcej i przez to też ludziom po prostu pierze się mózg i są manipulowani. I ten film niestety też jest manipulacją, właśnie przez to, że jest jednostronny, nie jest obiektywny. To są subiektywne opinie osób, które mają problem z social mediami i widzą w tym problem.
ale nie ma ani jednego głosu osoby, która na przykład potrafi to pozytywnie wykorzystać, że potrafi to wykorzystać jako takie pozytywne narzędzie, żeby robić coś dobrego. To nie ma ani jednej takiej opinii i to jest problem. I to jest właśnie ta manipulacja, o której jest mowa w tym filmie, że my jesteśmy cały czas napędzani strachem. I przed czym to nie byłoby strach, to jakby strach jest i strach i agresja. No bo to jest tak naprawdę jedno z drugim ma wiele wspólnego, że my na strach reagujemy agresją często albo ucieczką. I jeżeli będziemy straszyć ludzi na każdym kroku, no to przez to też jest tyle agresji. I ja to widzę. Ja to widzę, że na przykład teraz chociażby w porównaniu z tym, co było na przykład 10 lat temu, jakbym miał porównać Paradę Równości 10 lat temu, a miałbym porównać to, co się dzieje dzisiaj w sprawie LGBT, albo nie wiem, to, co się działo powiedzmy 10 lat temu w sprawie praw czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, a co się dzieje teraz, jak chodzi o Black Lives Matter, czy te wszystkie sytuacje, które były, to jest niebo a ziemia. Teraz jest, no jest milion razy gorzej. Podobnie zresztą z tą epidemią, że była epidemia ptasiej grypy, to no, praktycznie nie było informacji na ten temat w ogóle nigdzie. Jakby, no, to po prostu przeszło ok. Teraz jest wszędzie, po prostu wszystko i wszystko jest źle totalnie. I dlatego tu jest właśnie ten problem, że my nie potrafimy znaleźć tego środka, tylko przechodzimy ze skrajności w skrajność. I pamiętajcie, że zawsze skrajność to zawsze jest manipulowana. Nie da się być skrajną osobą, która nie jest czymś zmanipulowana albo nie ma po kolei w głowie. W sensie zazwyczaj jest to tak, że normalna osoba, która oczywiście ma skłonność do zostania zmanipulowaną, zacznie właśnie słuchać pewnych osób, pewnych grup, które mają jakieś poglądy, które do niej trafiają i te poglądy idą coraz więcej, że wiecie, najpierw powiedzmy zaczniemy sobie na spokojnie, a potem krok po kroku dojdziemy aż do zabicia wszystkich Żydów, nie? Tak jak było w przypadku Hitlera, że on no, nie wyskoczył nagle tak, wiecie, o, jakby Niemcy są narodem wybranym, zabijmy wszystkich, zamknijmy w obozach i uduśmy najlepiej. No to jakby on tak zaczął od razu, no to byłoby słabo, ale jeżeli robisz to krok po kroku, no to jakby zupełnie są inne rzeczy i to też pokazują badania, że jeżeli właśnie będziemy kogoś krok po kroku coraz dalej próbowali popchnąć do coraz gorszych rzeczy, to nam się to uda. I tak samo było zresztą ze wszystkimi sektami, że zaczyna się to spokojnie, powolutku, a kończy no czasami na przykład masowym samobójstwem. I właśnie z tym filmem też jest ten problem, że jest bardzo jednostronny i po tym filmie, nie wiem, dużo osób na przykład, które no nie korzysta z social mediów, będą zdania, żeby w ogóle to usunąć, że to jest złe, że to tylko powoduje problemy i najlepiej to po prostu wziąć telefon, pojechać do siedziby Facebooka i wybić okno nim, nie? I wiecie, i znowu właśnie promujemy tą agresję, i znowu promujemy tą no tą dwubiegunowość tak naprawdę, że no albo jest coś czarne, albo białe. I dochodzimy do kompletnych absurdów. Dochodzimy do absurdów, gdzie z jednej strony mamy i to w każdej kategorii, jakby wszyscy to mają. To nie jest tak, że tylko jakby jest to w pewnej grupie, tylko taka polaryzacja jest w tym momencie wszędzie. Zarówno w polityce jest teraz dużo większa nienawiść do opozycji niż była 10 lat temu i w drugą stronę i we wszystkim innym. Typu, nie wiem, mamy właśnie LGBT i tu z jednej strony mamy aktywistów, którzy walczą o to, żeby osoby homoseksualne na przykład mogły wziąć ślub, a z drugiej strony mamy aktywistów, którzy walczą o to, że żeby ktoś mógł zmieniać płeć co 5 minut w zależności od tego, czy mu się podoba taka czy taka, że on najpierw jest kobietą, potem mężczyzną, potem w sumie sobojniakiem, a 10 minut później znowu jest facetem i tak w kółko. I mamy tutaj dwie skrajności, gdzie jedni walczą o coś rzeczywiście no, sensownego, powiedzmy, walczą o prawa człowieka, a drudzy no drugich po prostu pojebało. Z epidemią w drugą stronę, jakby tak samo, mamy osoby, które będą chodzić zakapturzone w maseczce z tym, z przyłbicą, jeszcze najlepiej w kapturze albo w tym stroju
takim na epidemię, wiecie, jak w tych filmach o kosmitach, to z jednej strony mamy takich ludzi, a z drugiej strony mamy takich ludzi, którzy no, też w drugą stronę znowu idą, że będą, nie wiem, pluć na ludzi, tylko żeby właśnie pokazać, jacy to nie są niezależni, jacy oni mają otwarte umysły. I mamy to wszędzie tak naprawdę. Kolejny jakby punkt, który ja często widzę, no bo po prostu obserwuję te rzeczy i znowu przez to, że je obserwuję, to algorytm podrzuca kolejne, to jest na przykład ciało pozytywność. Z jednej strony mamy właśnie fajny, dobry model. Mamy aktywistki, które właśnie promują tą ciało pozytywność w takim sensie, że jakby no, każdy ma prawo do wyglądu takiego, jakiego ma, powinien być traktowany tak samo i jakby, że trzeba się po prostu kochać takim, jak się jest. A z drugiej strony mamy aktywistki, które wręcz będą jechały, jak ktoś, nie wiem, nie jest jakiś inny. Że wiecie, że jeżeli ktoś, no nie wiem, że jeżeli kobieta goli nogi, no to ona jest pewnie jest nienormalna, ma kompleksy i społeczeństwo do tego zmusza. Albo jeżeli ktoś nie ma dwóch metrów w pasie, no to prawdopodobnie też ma zaburzenia odżywiania. I wiecie, mamy właśnie middle, mamy środek, mamy centrum, gdzie ci ludzie są normalni i mamy dwie skrajności. I niestety z krzywej Gaussa wynika, że po dwóch stronach będzie po 15%. Czyli jedna co najmniej na 10 osób, a raczej półtorej, a raczej 3 osoby na 20 będą nienormalne w jedną albo w drugą stronę i będą właśnie pierdoliły takie głupoty i będą w tych skrajnościach, tylko niestety te skrajności po pierwsze lepiej się sprzedają, dlatego że są skrajnościami i po prostu większe emocje wzbudzają, a to emocje napędzają aktywność w internecie. Więc mamy te skrajności, a z drugiej strony te osoby też najgłośniej krzyczą, dlatego że są najbardziej zbzikowane na tym punkcie, bo są zmanipulowane po prostu. To jakby to nie jest normalne. To nie jest normalne, żeby w jakąkolwiek skrajność wierzyć, tak naprawdę do serca to brać i tak emocjonalnie na to reagować. I pod tym względem ten film jest właśnie tą skrajnością, że te social media są złe i nie jest pokazane tam nic dobrego. Nie jest pokazane to, że na przykład właśnie social media spowodowały, że osoby, które na przykład nie mają kontaktów, mogą gdzieś zajść. W sensie wiecie, że jeżeli ktoś 20-30 lat temu chciał być znany albo no, wyjść z czymkolwiek do ludzi, no to musiał być albo zaproszony do telewizji, albo do radia, albo powinien mieć cokolwiek związanego z gazetą. Teraz tego nie ma. Teraz mamy YouTube, teraz wystarczy, że wezmę telefon do ręki, odpalę coś, wrzucę, otaguję i to może zobaczyć następnego dnia, nie wiem, 20 tysięcy osób. I wiecie, i spoko, nie? Tak samo jeżeli chodzi o osoby utalentowane, że teraz, żeby być, nie wiem, piosenkarzem znanym, no to nie trzeba iść do łóżka z jakimś producentem albo odpierdalać jakiś właśnie manian, tylko wystarczy wrzucać takie rzeczy do sieci. To ludzie będą decydować, czy im się to podoba, czy nie. Dlatego pod tym względem mówię, ten film nic takiego nie pokazuje. Nie pokazuje właśnie, nie pokazuje plusów, tylko skupia się na samych minusach. Także właśnie tego mi zabrakło w tym filmie, tak jak zresztą w większości dokumentów Netflixowych, że no są dosyć jednostronne i no są po prostu manipulujące. Tego mi brakowało, bo mówię, jeżeli chodzi o tą część negatywną, to ja się w 100% zgadzam. I to jest problem. I to jest straszne. I ja sam na przykład z social mediów praktycznie staram się korzystać tylko ze względu na pracę. W sensie wiecie, chodzi mi o to, że ja tworzę content, wrzucam go, ale sam tego contentu nie konsumuję. Czyli ja jestem twórcą, a nie jestem widzem. Że przede wszystkim właśnie robię coś, żeby tworzyć, a nie właśnie tego słuchać, ale niemniej jednak dalej zdarzają mi się, nie wiem, takie sytuacje, że przez godzinę scrolluję i czytam jakieś właśnie komentarze, które mnie tylko denerwują i trafiam na rzeczy, które mnie denerwują, a trafiam na nie dlatego, że ich kiedyś szukałem albo dalej, nie wiem, je szukam, więc mi się pojawią. I tutaj też taki apel, jak chodzi o algorytmy, że jeżeli będziecie w jakąś, to też jest błędne koło, że jeżeli będziecie w jakąś skrajność wierzyć i tu cokolwiek można wstawić, no nie wiem, chociażby, nie wiem, lewaków, nie? Że jeżeli ktoś jest po lewicy, no to będzie szukał kontentu dla lewicy, tylko że
w momencie, gdy ktoś będzie szukał właśnie takich materiałów, to też znajdzie krytyków, dlatego że oni również jakby dla algorytmu poruszają podobny temat, tylko że oni będą to krytykować, przez co osoby, które już są trochę zmanipulowane, już trochę mają wybrany mózg, no to jeżeli oni posłuchają innego głosu konkurencyjnego, który też będzie dosyć agresywny, to jeszcze bardziej będą siedzieć w tym, co myślą, dlatego że człowiek tak działa, mózg tak działa, że my nie potrafimy się przyznać do błędu, nie chcemy tego robić i w momencie, gdy ktoś nam mówi, nawet jeżeli mówi prawdę, to my i tak jeszcze bardziej uparcie będziemy trzymać się tego, co myśleliśmy. I chociażby tak jest z płaskoziemcami, że płaskoziemcy są tak ugruntowani, tak są mocno wciągnięci w te teorie spiskowe, że jego dosłownie jakbyś nawet wysłał w kosmos rakietą, żeby on obleciał całą Ziemię i zobaczył, że ona nie jest płaska, to on tak uzna, że to jest albo z jego, nie wiem, że ciśnienie wpłynęło tak na jego spostrzeganie perspektywy i wszystkiego, że on to widział, bo tak jest, bo się to widzi, ale tego tak naprawdę nie ma, albo że mu coś wstrzyknęli, podali, cokolwiek, ale on w to w życiu nie uwierzy i rozmowa z taką osobą to jest jak rozmowa z psem, bo po pierwsze jest równie głupi, a po drugie jest równie uparty. Także tak, no to było tyle, co miałem do powiedzenia na temat tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, gdziekolwiek, co wy myślicie i mówię, polecam obejrzeć każdemu, kto korzysta z social mediów, a odradzić wszystkim, którzy nie korzystają. Więc jeżeli wasz rodzic na przykład, nie daj Boże, będzie przyglądał Netflix i go zachęci miniaturka, to niech tego nie ogląda, bo to też nie spowoduje właśnie nic dobrego, dlatego że dużo łatwiej jest manipulować ludźmi, którzy nie mają pojęcia na jakiś temat. I to nieważne jest to, jak oni są wykształceni. Zupełnie. Jednocześnie ktoś może mieć 150 IQ i może być profesorem i mieć, nie wiem, 5 doktoratów w czymś, a można go zmanipulować w czymś, co zupełnie jakby będzie dla niego obce. Także też właśnie trzeba brać to pod uwagę. Także mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Jeżeli tak, to polećcie go dalej na Instastory, udostępnijcie, zostawcie komentarz albo recenzję. To było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.